Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, ja jestem Pan Radowic, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRain. Dzisiaj pojedziemy sobie z Bukowna aż do Sędziszowa Towarowego. No niestety miał być odcinek nagrany z Sędziszowa, ale źle załączyłem nagrywania i zaczęło mi się nagrywać ekran, a nie symulator, i niestety cały obraz to w miejscu dobrze, i też zauważyłem to w tym momencie, a nie później. Aby był większy problem, bowiem nie miał żadnych odcinków. A niestety w Sędziszowie nabraliśmy troszkę opóźnienia, bo pan dyżurny nie wiedział, co się dzieje, nic w ogóle się nie odzywał. Dopiero w momencie, kiedy utworzyłem zgłoszenie na pana dyżurnego, że jest nieaktywny, nagle opuścił posterunek. Być może był to ruch administratora, albo nie wiem. Wyciemnijmy światełko, bo jedzie. No i jedzie. Światła się świecą, to po co? Powiedzieć, że to pociąg jedzie, a nie, też jechał. Sławkowa aż do Bukowna. I gdzie my jesteśmy? Sławkowa do Bukowna mieliśmy 120, dlatego chciałem to nagrać. Tu będziemy mieli tylko 100. Ale cóż, nic na to nie poradzimy. Oczywiście mówię tu o prędkości szlakowej, bo wtedy wykazu ostrzeżeń stałych dalej w SimRailu nie mamy. Deszczyk ładnie pada. DLK-42192 211 metrów, 400 ton na haku.
jedziemy. Widzimy już, że wjazda Olkusza odbędzie się. Na sygnał zezwalający. Widzimy to po tarczy ostrzegawczej, którą minęliśmy właśnie przed chwilą. Oczywiście kolejny semafor będzie na stój. Już my w Olkuszu mamy planowy postój handlowy. Wezmę Państwu kursor sprzed ekranu. Sygnału ostrzegawczego, ale przed czym? Przed wjazdem w peron. I stoimy. Troszkę tych wagoników mamy. O, odjazd. Możemy odjeżdżać. Niestety z widoku z wagonu raczej dużo Państwo sobie nie zobaczą. Niestety jest ciemno. Proszę bez takich przycinek. Czuję. Dalej prędkość, też 100 na godzinę, ładnie, pięknie. Jedziemy aż do Wolbromu, stamtąd będzie 70. Przed nami też widzę 70, więc nie będziemy się tutaj dużo rozpędzali.
Ale wystarczy, bo zaraz będziemy hamować. Ja przyzwyczaiłem do grania w SimRaila bez nagrywania, jeśli chodzi tutaj o jazdę lokomotywą i już zapomniałem, że trzeba mówić do mikrofonu. Jazda bezprądowa, noż okienko Windowsa się włączyło. Przez to nie widziałem, że trzeba sygnał nadać. I hamujemy. Znaczy ostrzegawczy widzimy, że wjazd mamy podany. Jaroszewiec. Kluski.
I wyjazd również mamy. Wejtać będzie zaraz z górki. Dokładnie. Nie ma co tutaj się pchać i gnać. Czemu mi się to wyłącz? I przyspieszamy. Wjeżdżamy na te rzeczy APO. To tam była na właśnie do 50. Przygasiłem sobie reflektory, co by mnie oślepiał drugiego maszynisty i tak to wyszło.
5 litra. Nieładnie. Że jakichś niespodzianki jeszcze nie zauważyłem, ale szczęście wszystko widziałem. Ja skupiłem na tym poślizgu i czasem to mi mogło coś umknąć. Na mnie przejazd i 20. No to co, hamujemy. I dojeżdżamy do stacji Wolbrom. Semafor ostrzegawczy. Wskazuje, iż mamy wjazd podany. Bez zbędnego obijania wjeżdżamy w perony stacji. Następny nastrój, a myślę, że jest oczywistym.
No dobrze, drodzy Państwo, myślę, że w tym odcinku to było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, a my będziemy kontynuować już w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.